Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek otwierania kart Pokémon. Dzisiaj, jak widzicie, seria Breakpoint, 10 boosterków. Liczymy po cichutku. Ja liczę, powiem szczerze, na jakiegoś fajnego Gyaradosa, takiego jak mamy, no Shiny Gyaradosa na przykład, albo coś w tym stylu. Tu nie wiem, czy dobrze przekładam, więc w tej pierwszej może być różnie. Jeszcze tylko ustawię wam, moi drodzy, ostrość i zaczynamy od Ferrosida, Trubbish, Electabuzz, Froakie, Rattata, Lapras, Great Ball, Scizor, Spirit Link, Camerupt, to jest reverse i to jest rzadki reverse. I nasza rzadka karta to Trevenant. Trevenant w standardowym, nieholograficznym wydaniu. Trevenanta, z tego co kojarzę, Breakpoint już mieliśmy, ale mieliśmy nie właśnie w standardowym wydaniu, tylko Trevenant EX, z tego co kojarzę. Ale mogę się mylić, wy chyba wiecie lepiej, bo możecie teraz sprawdzić na innych odcinkach, gdzie otwierałem Breakpointa i będziecie wiedzieli, a ja w tym momencie trochę strzelam. Lecimy. Seedot, Shellder, Chikorita, Froakie, Clefairy, Gyarados, Spirit Link, to jest dobry znak, Profesor Sycamore, Mrs. Determination, Max Elixir, moi drodzy, w rewersie, to jest bardzo fajna karta, bardzo się cieszę, że nam się udało trafić. I rzadka karta to jest Trevenant, drugi booster pack i drugi Trevenant, także mam nadzieję, że Trevenantów już dzisiaj z tych boosterów nie trafimy, ewentualnie Rainbow Rare, jeżeli jest Trevenant w Rainbow Rare. Jeżeli nie, to nie chcemy. To nie chcemy już Trevenantów. Chcemy naprawdę fajne Pokémony. Slowpoke, Clefairy, Psyduck, Phantump, Glameow, All Night Party, Psychic's Third Eye, Pokémon Catcher, Bursting Balloon, czyli to jest trainer w naszym rewersie. I rzadka karta to jest Garstomp. Garchompa nie mieliśmy chyba w naszej kolekcji, więc trafia bezpośrednio do mojego albumu. I to jest nasz pierwszy, nie licząc oczywiście reversa, to jest nasz pierwszy jakiś trochę bardziej wartościowy rare w dzisiejszym openingu. No jak na razie Honedge, jak na razie tak niezbyt to Ducklet dobrze idzie. Shinx, nie wiem jak. Tak, chyba od 3 odcinków nie trafiliśmy naprawdę dobrej karty. Blitzle, Mawile, Scizor, Spirit Link, albo nawet od więcej, moi drodzy, od 4. Gyarados, Spirit Link, Ferocet, nasz reverse. I Darkrai EX! Darkrai EX, piękna karta czarna, tutaj prawie. Taka no, nocna, no jest nocna, zobaczmy, jest mroczna, typ ciemny Pokemona Darkrai, naprawdę fajnie wyglądająca karta i zdecydowanie najlepszy na razie pull, ale coś mnie zastanawia, czy ta linia, widzicie, czy ta linia powinna tu być, czy to jest błąd w druku. Jeżeli macie kartę Darkrai EX, sprawdźcie, czy ta linia też u was na karcie jest, czy to jest po prostu jakby odbicie jakiejś tam gwiazdy tego artu, czy to jest błąd w druku w moim egzemplarzu. Przejdźmy dalej, kolejny booster. Shinx, Numel, Blitzle, Staryu, Electabuzz, Bursting Balloon, Professor Sycamore, Gyarados, Spirit Link, Trevenant Break. Nie, moi drodzy, nie mieliśmy EX-a czy GX-a, tylko Trevenant Breaka, czyli nam się drugi Trevenant Break w naszej kolekcji, więc pójdzie oczywiście na sprzedaż. A Seismitoad to jest karta rzadka, nieholograficzna, ale jako że Break to oczywiście trafia do koszuleczki i bezpośrednio na Card Market trafi. Jesteśmy w połowie i jak na razie nieźle, naprawdę, jakby się taka statystyka utrzymała, to ja bym był zadowolony. Czyli jeszcze musimy jednego EX-a trafić, jednego Breaka, jednego rzadkiego Holo i jednego Reversa rzadkiego. Gible, Chikorita, Tempole, Spritzy, Scrub, Poor Ugly, Bayleaf,
Max Elixir, Growlithe w reversie, bardzo fajnie wyglądający, taki badassowy ten Growlithe. I rzadką kartą jest Greninja. Niestety, przejdźmy sobie dalej. Do siódmej paczuchy dzisiaj. Siódma niby szczęśliwa. Ja zawsze mówię, że dla mnie to 13 szczęśliwa, ale tutaj do 13 nie dochodzimy. 13 boosterów, więc Staryu, Gible, Seedot, Chikorita, Slowbro, Frogadier, Lapras, Kriketot i rzadka karta Mega Gallardos EX, moi drodzy, Mega Gallardos EX. Jeszcze właśnie z tym drukiem full artowym. No pięknie, pięknie, pięknie. Trafiło nam się, już zaraz zmieniam, bo nie zmieniłem tutaj wartości karty, nie zmieniłem, zostało chyba jeszcze po starym openingu. Tu zmieniamy na breakpoint i Mega Gallardos EX. To jest karta, która jest, moi drodzy, warta około 6-7 euro, ale absolutnie ja tej karty nie sprzedaję, trafia do mojej kolekcji. To jest chyba pierwszy Gallardos, a na pewno pierwszy Gallardos EX albo GX albo Mega, coś wyżej niż zwykły Gallardos, na pewno to jest moje pierwsze trafienie. No, także ten opening naprawdę trzeba zaliczyć już do udanych, a jeszcze mamy przed sobą 3 boostery, moi drodzy. Gible, Seedot, Chikorita, Corsola, Forfru, Stantler, Slowbro, Gabite, Pangoro. Pangoro to jest oczywiście rzadki reverse, więc dobre, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I rzadka karta to jest Goldak. O dziwo, moi drodzy, o dziwo, to jest w miarę popularne rare, ale ja go trafiam po raz pierwszy, więc jako żeby uzupełnić kolekcję, nie będę narzekał, będę się cieszył, bo tak jak mówię, otworzyłem już też trochę paczek z breakpointa, otworzyłem, a trafia mi się Goldak po raz pierwszy. Przejdźmy do kolejnego boostera. Zaczynamy od Numala, Esper, Growlithe, Pansion, Petlil, Dublade, Tierno, Aromatiz, Clefairy, to jest reverse, i rzadka karta Raticate, nieholograficzne. I ostatnia paczka w dzisiejszym openingu. Ja liczę, że ostatnia będzie dobra. Naprawdę czuję, że będzie dobra. Growlithe, Pancham, Petlil, Skorupi, Staryu, Surouru, Tierno, All Night Party, Gallardos Spiritling w rewersie. No i chyba widziałem już, że coś się tu świeciło. Może drugi Gallardos, może jakiś inny Gallardos. Jako że tutaj mamy w rewersie Gallardosa Spiritling, to proponuję. Zaraz zobaczymy, jaki tu jest najfajniejszy Gallardos, najdroższy. Najdroższy Gallardos to jest Gallardos w takim bardzo fajnym arcie. Zobaczymy. I ostatnia karta, Darkrai EX. Darkrai EX to jest, moi drodzy, jeszcze lepsza karta niż jakikolwiek Gallardos w tym secie. To jest Darkrai w full arcie i ten Darkrai oczywiście patrzę w języku angielskim, ta karta jest warta 9-10 euro. Od 9 zaczynając, minimalnie to jest 9 euro, więc niesamowity opening. Zaraz oczywiście podsumujemy, ale jako zaczynał się powoli, zaczynało się naprawdę powoli, a skończyło się takim przytupem, że jestem niesamowicie zadowolony. A więc rozpoczynajmy. Od samego początku reverse wersji rzadkiej to jest Pangoro i Camerupt. W wersji zwykłej, holograficznej jest Garchomp. No i już tu przechodzimy do tych kart naprawdę rzadkich, czyli Trevenant Break nam się trafił, Darkrai EX w wersji nie full artowej. Kolejna karta to Mega Gallardos EX.
I ostatnie, najlepsze trafienie to Darkrai EX, ale w wersji już full artowej i wygląda naprawdę niesamowicie. Także tylko podsumowując, moi drodzy, ten Darkrai po prawej, standardowy, nie full artowy, jest wart, dla przypomnienia mówię, już 7-8 euro, a ten full artowy po lewej to jest trzecia karta w zestawieniu, trzecia najbardziej wartościowa karta w tym secie Breakpoint i ona jest warta około 10 euro, także te dwie karty to prawie 20 euro. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bardziej wartościowa karta niż ta w tym secie to jest tylko Espeon EX i Espeon EX Ultra Rare, czyli po prostu Espeony. Espeona chyba już jednego mam, więc naprawdę najdroższe praktycznie karty już mam w swojej kolekcji. Niesamowity opening, ja się bardzo, bardzo cieszę, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam też. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, hej, hej.